Cześć, z tej strony Grzesiek z Zoftech.pl. Dzisiaj porozmawiamy o smartfonie, dzięki któremu Motorola wraca do gry nie tylko wśród flagowców, albo tej średniej, potężniejszej półki, tak to nazwijmy, ale też wśród telefonów budżetowych, które mają czym się wyróżnić. Mam przed sobą Motorola G24 wersji Power i jest to telefon, który przypomniał mi, dlaczego uważałem Motorola za jedną z najlepszych marek, tych marek, które potrafią w niewielkich pieniądzach zaoferować naprawdę sporo i które potrafią sprawić, że ich telefony czymś się wyróżniają od konkurencji. Czym ta Motorola mnie uwiodła i czy warto zapłacić za nią 650 zł i kto z niej będzie zadowolony w tym szybkim nagraniu? Słowem wstępu, tutaj mam bohatera naszej recenzji i muszę powiedzieć jedno, naprawdę brakowało mi takiego telefonu wśród tych, jakie ostatnio testowałem, które czymś by się wyróżniły, ale nie robiłyby tego za czapkę monet. To znaczy byłyby po prostu tanie, ale w tej taniości potrafiłyby przemyśleć coś ekstra i moim zdaniem ta Motorola G24 w wersji Power to robi. Bo jeżeli spojrzymy w ten sposób, to po prostu kolejny całkiem ładny, całkiem zgrabny telefon, ale diabeł tkwi w szczegółach i w podzespołach, bo owszem, znajdziemy tutaj sporo oszczędności. Ta seria G-Power w nowej odsłonie jest ciągle budżetowa, ma baterię 6000 mAh, ma szybkie ładowanie, aczkolwiek powiem wprost, to szybkie ładowanie nie jest do końca tak szybkie, jakbym chciał, ale 30 W z małym okładem w zupełności wystarczy, żeby w godzinę i 20 minut mniej więcej naładować ten telefon do pełna, ale to szybkie ładowanie pozwoli też cieszyć się mniej więcej połową stanu baterii po połowie tego czasu, jaki Wam wspomniałem, a to wystarczy na długo, bo w przeciwieństwie do konkurencji, tak jak wspomniałem, mamy 2-3 dni pracy, a nie dzień, półtora dnia. To jest duża różnica, naprawdę duża. Co znajdziemy w zestawie, bo to jest podstawowa kwestia i co dostajemy za te 650 zł, jakie dzisiaj za ten telefon trzeba zapłacić. Przede wszystkim będzie to oczywiście sam telefon, ale będzie to też tego rodzaju etui, które całkiem sensownie się sprawdza i które pozwala nie inwestować w żadne dodatkowe jakieś formy zabezpieczenia tego telefonu. I co najważniejsze, znajdziemy tutaj ładowarkę z przewodem. Ta ładowarka, owszem, nie jest może najmocniejsza, ale jest. I w tej półce cenowej już samo to zasługuje na podkreślenie. Do tego mamy tradycyjnie kluczyk do otwierania tacki, a uwaga, w tacce na kartę SIM. Znajdziemy dwa sloty na nano SIM-kę i slot na kartę pamięci, więc można naprawdę cieszyć się dwoma numerami i kartą pamięci. Telefon szuka oszczędności niekoniecznie tutaj, gdzie byśmy chcieli, albo przynajmniej gdzie ja bym chciał. Dlaczego? Dlatego, że dobra, znajdziemy tutaj Helio G85, czyli procesor, który ma już swoje lata, bodajże to już jest trzeci czy nawet czwarty rok jego funkcjonowania, ale on nie jest jeszcze czymś najgorszym, co można tu znaleźć, czymś, co w jakiś sposób by dyskredytowało to urządzenie, bo ciągle przypomnę, w ofertach popularnych sklepów znajdziemy kilkanaście, co najmniej smartfonów różnych marek, bardzo różnych marek, które ten procesor mają na pokładzie, a przypominam, mamy połowę 2024 roku i ten procesor ciągle jest w oferowanych smartfonach, ale tym, co bardziej ten telefon spowolni, będzie niestety pamięć. Mamy tutaj 256 wbudowanej pamięci na dane. Niestety ta pamięć jest w standardzie eMMC, co oznacza, że jest po prostu wolna i to właśnie pamięć będzie wąskim gardłem systemu. Mamy tutaj uzupełnienie 8 GB pamięci RAM. To można rozbudować o pamięć wirtualną. Mimo wszystko obstawiam, że za zadyszki, jakie w tym telefonie można spotkać, ale zaraz opowiem w jakich sytuacjach, odpowiada przede wszystkim ta wolna pamięć, za którą już krytykowałem, na przykład jakiś czas temu testowany smartfon Realme. Od tej pamięci niestety bardzo dużo zależy. I teraz tak, co odpalimy? Ja bez problemu odpaliłem PUBG i ta gra naprawdę działała sensownie. Jedyne, co mnie irytowało, to czas wczytywania. No i tutaj gdzieś tam w tle teraz widzicie pewnie, jak ta gra wygląda. Nie miałem problemu, żeby po prostu cieszyć się rozgrywką. Miałem problem z tym, żeby wytrzymać te 40-50 sekund, aż wszystko się załaduje. Później akcja była płynna, ale ten czas ładowania gry był dla mnie odczuwalnie wysoki. I to było coś, co sprawiało, że miałem poczucie obcowania z budżetowym sprzętem. Druga rzecz, która sprawiała, że miałem poczucie obcowania z budżetowym sprzętem, to niestety wyświetlacz. Tak. Jeżeli mieliście do czynienia z AMOLEDem, to powrót do takiego IPS-a jest dosyć bolesny, bo i kolory, i kąty widzenia, i kontrasty, i jasność, i nasycenie czernią, to wszystko po prostu potrafi zaboleć. Zwłaszcza w zestawieniu z rozdzielczością, jaka tutaj znajdziemy, bo mam tutaj zwykłe HD+. To trochę małe jak na 2024 rok, ale z drugiej strony to powoduje, że zużycie energii przez ten smartfon jest po prostu mniejsze. I
W jaki sposób w tej wersji Power ja jestem w stanie to zaakceptować? No bo stawiamy teoretycznie na Power, ale nie jako szybkość działania, a Power jako czas pracy. Więc uzasadnienie będzie. Tylko pytanie teraz, czy te spowolnienia, o których Wam wspomniałem, wynagrodzą nam kluczowe cechy tego urządzenia, do których ono zostało stworzone i którymi ono potrafi w jakiś sposób zaistnieć w naszej świadomości, bo to jest główna kwestia. A co mam na myśli, mówiąc o tym, że to urządzenie potrafi czymś się wyróżnić, to urządzenie potrafi mimo pewnych niedociągnięć po prostu ładnie się sprzedać? No cóż, odpowiedź jest banalnie prosta. Stosunek ceny do możliwości i ta cena 6,5 stówy dzisiaj za ten smartfon jest dla mnie bardzo, bardzo kusząca, bo mam tutaj mocną baterię, 6000 mAh, relatywnie szybkie ładowanie, 30 W z układem. Do tego ta bateria w moich rękach, a naprawdę telefon to jest dla mnie bardziej narzędzie pracy niż coś do scrollowania po prostu internetu, więc on srogo dostawał po akumulatorze. I 2 dni działania na tym sprzęcie to jest po prostu coś takiego zwyczajnego. Coś, co jeżeli ten smartfon miałby pracować krócej niż 2 dni, to mnie by to zaskoczyło, bo ja krótszego czasu po prostu nie uzyskałem. Więc 2 dni to jest murowany efekt, murowany czas pracy. Myślę, że przy mniej wymagającym użytkowniku to będą nawet 3 doby. Dla mnie to jest rezultat świetny. Warto podkreślić, że ten telefon świetnie sprawdza się jako urządzenie właśnie do komunikacji. Ma bardzo wyraźny głośnik. W ogóle są tu głośniki stereo, tak swoją drogą, ale głośnik do rozmów, on jest świetny. Zaskoczył mnie tym, że jest czysty, krystaliczny i te rozmowy są wyraźnie głośniejsze niż na przykład to, co proponuje używany przeze mnie na co dzień iPhone. Bardzo tym mi Motorola zaimponowała. Zaimponowała mi też prostotą obsługi. Mam tutaj niemal czystego Androida. Niemal czystego, bo znajdziemy kilka śmieciowych apek, łatwo je wywalić i to jest plus. Nie znajdziemy wszystkiego tego, do czego Motka nas przyzwyczaiła, czyli nie znajdziemy tych wszystkich widgetów, skrótów, centrum, moto, tak, tych rzeczy, które Motorola przemyca w swoich droższych smartfonach i ja to rozumiem. Tutaj mamy uproszczoną wersję tak jakby tego wszystkiego, z czego marka słynie, czyli na szczęście zachowano podstawowe gesty, jak odpalenie latarki ruchem dłoni, czy screeny, przeciągnięciem 3 palcami. Te wszystkie rzeczy są, ale brakuje mi troszeczkę tej konfigurowalności, tych opcji, jakie będą w droższych modkach serii E30 chociażby, ale być może też dzięki temu ten system wygląda niemal jak Go Android. A propos Androida, mam tutaj wersję 14, poprawki zabezpieczeń. Ja nagrywam to wszystko pod koniec lipca, natomiast poprawki bezpieczeństwa są sprzed niespełna 2 miesięcy. Uważam, to jest dobry wynik i Motorola, uwaga, obiecała, że przez 3 lata będzie ten telefon wspierała, jeżeli chodzi o łatki bezpieczeństwa. Dla mnie to jest coś, co sprawi, że potem model sięgnie jeszcze więcej osób. Chciałbym też podkreślić, że jeżeli chodzi o takie codzienne użytkowanie, to nie spotkałem się w żaden sposób z nagrzewaniem się tego telefonu i nieważne, czy długo przez niego rozmawiałem, czy był po prostu cały czas podpięty do ładowarki, a w międzyczasie na przykład grałem w coś, on zawsze jest delikatnie, co najwyżej delikatnie, lekko ciepły. Dla mnie to jest niezwykle przyjemne odświeżenie tego, co proponował iPhone, no bo ten nowy iPhone nagrzewa się jak cholera nawet podczas rozmów. Tutaj tego nie ma. Telefon jest ciągle przyjemnie chłodny i za to jak najbardziej ten sprzęt chciałbym pochwalić. Owszem, wiem, że te podzespoły tutaj no po prostu też mają moc obliczeniową taką, jaką mają, szybkość działania taką, jaką mają, ale ta szybkość nie przekłada się na codzienne użytkowanie. In minus. To znaczy, system działa bardzo responsywnie, internet przegląda się bardzo bezproblemowo, jeżeli chodzi o przełączanie pomiędzy aplikacjami, o korzystanie z komunikatorów, o korzystanie z funkcji aparatów czy kamery. To wszystko działa płynnie. Czyli da się stworzyć smartfon o parametrach, które nie będą robiły wrażenia i które będą zdradzały budżetowość całej konstrukcji, a jednocześnie, który będzie działać zaskakująco sprawnie. I to obniżenie sprawności będzie widoczne podczas ładowania się gier, ale zaznaczam ładowania się gier, a nie samego grania. I to też jest kluczowa informacja. I jeżeli chodzi o aparat, tutaj naprawdę nieźle się uśmiałem. Dlaczego? Dlatego, że byłem przekonany, że będzie to jeden z tych smartfonów, które no po prostu do zdjęć i do filmów nadawały się nie będą. Motorola zaskoczyła mnie pozytywnie, bo uważam, że przy odrobinie naszego wysiłku i przy odrobinie światła słonecznego, światła dziennego raczej, tak powinienem to nazwać, ten smartfon jest w stanie zaskoczyć nas naprawdę sensownymi zdjęciami. Oczywiście, jeżeli tego światła będzie mniej, jeżeli to światło będzie sztuczne, jeżeli będzie bardzo żółte, na przykład takie latarniowe, jeżeli zdjęcia będą robione w nocy, jeżeli film będą nagrywane w nocy, no to wtedy jakość jest mizerna. I to naprawdę mizerna. Za chwilę zobaczycie taki przegląd fotografii wykonanych w różnych warunkach, ale jeżeli poświęcimy chwilkę na złapanie fajnego kadru
jeżeli będziemy mieli dobre światło dzienne, no to jest naprawdę z czego tutaj wykrzesać sensowne zdjęcie. I tym motką nie zapunktowała. Jeżeli chodzi o takie podzespoły i o możliwości techniczne, no cóż, 50 megapikseli z tyłu, 8 z przodu, przysłona z tyłu f1.8, z przodu 2.0. To się sprawdza w takich warunkach codziennego użytkowania nieźle, naprawdę nieźle. I zwłaszcza chciałbym pochwalić ten sprzęt za to, że sama apka aparatu jest bardzo prosta, bardzo przejrzysta, nie klatkuje, w żaden sposób nie sprawia, że nieprzyjemnie się z niej korzysta, a to też wcale nie jest częste w tej takiej bardziej budżetowej klasie i tutaj naprawdę nie mam zastrzeżeń do działania samego aplikacji aparatu. Natomiast no, nagrania, cóż, za chwilę zobaczycie próbki, za chwilę zobaczycie przede wszystkim przednią, tylną kamerkę, dzień, noc i jak to prezentowało się w bardzo różnych warunkach oświetleniowych i w różnej scenografii. Czas na mały pokaz slajdów. Dotarliśmy do podsumowania i muszę Wam powiedzieć, że zastanawiałem się przez jakiś czas, jak w zasadzie najkrócej można opisać ten telefon. Bo uważam, że tutaj Motorola naprawdę wykonała kawał dobrej roboty i wykonała taką pracę, która ma swojego adresata. To nie jest smartfon w zasadzie dla nikogo, a uwierzcie mi, że tych smartfonów właśnie robionych po prostu na ilość jest coraz więcej i one się niczym w zasadzie od siebie nie różnią. Tutaj zobaczcie, mamy do czynienia ze sprzętem, który może się podobać. Ten telefon jest po prostu ładnie zaprojektowany, ładnie wykonany, mimo że to są tworzywa sztuczne, to one są naprawdę dobrej jakości, go się miło trzyma w ręku, jest dosyć cienki, jest, jeżeli chodzi o takie trzymanie, ja go prawie zamykam w dłoni, to mi się też mega podoba. Kontakt z tym sprzętem, nawet po założeniu etui, jest bardzo przyjemny i uważam to za duży plus, zwłaszcza w tej półce cenowej, ale to urządzenie przede wszystkim punktuje tym, że ma coś wspólnego ze swoją nazwą i o ile przymkniemy oko na część powera, który dotyczyłby szybkości działania, to będzie dobrze, bo czas pracy, ta bateria, która tutaj jest zbudowana, plus ładowarka w zestawie, to już jest naprawdę dużo. Jeżeli szukacie smartfona, jaki będzie dla Was narzędziem pracy, właśnie takim roboczym narzędziem, które jednocześnie zapewni kontakt ze światem, zapewni multimedia, zapewni usługę internetu, różnego rodzaju aplikacje, będziecie mogli pograć na tym smartfonie, zrobić sensowne zdjęcie, to wszystko tu znajdziecie. Owszem, nie ma 5G, owszem, ekran wygląda tak, jak wygląda i jest troszeczkę z poprzedniej epoki. Owszem, ta pamięć wewnętrzna budowana mogłaby być szybsza, ale ja przypominam, ten telefon dzisiaj nie kosztuje tyle, ile kosztował w czasie premiery, czyli blisko mniej więcej 900 zł, tylko jest dzisiaj wyceniony na 650 zł. I w tej półce cenowej za te pieniądze uważam, że Motorola G24 Power to naprawdę solidny wybór. Zwłaszcza dla tych osób, które szukają narzędzia pracy, które szukają smartfonu na co dzień, a nie kolejnego gadżetu z jakimś efektownym logiem, które to da na plus 10 do charyzmy. To nie ten adres. Tutaj mamy sprzęt, który ma nam po prostu służyć. I nie kosztować kroci. No dobra, ale ekran mógłby być lepszy. Dzięki serdeczne, że dotrwaliście do końca. Mam nadzieję, że w jakiś sposób pomogłem Wam dokonać wyboru, że wiecie, dla kogo ten telefon będzie dobry, dla kogo nie. Trzymajcie się ciepło, a raczej chłodno, patrząc na porę roku i na to, co dzieje się za oknem. Do zobaczenia już niedługo.